Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się na konferencji, która podsumowuje kilka lat pracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jest to realizacja celu, który służba geodezyjna i kartograficzna stawia sobie od dawna. Tym celem jest możliwie szerokie udostępnienie informacji przestrzennej wszystkim zainteresowanym, wszystkim użytkownikom. Pani minister mówiła o tysiącach wejść miesięcznie na stronę geoportalu. W ciągu roku są to już miliony użytkowników. Naszym celem, który dzięki realizacji projektu Geoportal 2 udaje się zrealizować, jest szerokie udostępnienie danych i usług danych przestrzennych. Proces ten, jak wspomniałem, trwa już kilka lat. Został zainicjowany projektem Geoportal 1. Kontynuacją tego projektu jest Geoportal 2. Niewątpliwym sukcesem tego projektu jest system Geoportal, który otwiera możliwości przeglądania danych i możliwości korzystania z usług danych przestrzennych przez wielu użytkowników. Realizacja projektu Geoportal 2 wpisuje się, tak jak powiedziałem, w realizację celów służby geodezyjnej i kartograficznej, ale celów zbieżnych z zadaniami i z oczekiwaniami wynikającymi z realizacji dyrektywy INSPIRE. W roku 2007 ta dyrektywa została przyjęta i w 2010 poprzez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej została implementowana na grunt prawa polskiego. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wskazuje 12 organów wiodących w zakresie budowania infrastruktury informacji przestrzennej. Wśród tych organów są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Środowiska, minister obecnie infrastruktury i rozwoju, który przejął zadania ministra infrastruktury w poprzedniej organizacji. Jednym z głównych przesłań, które wynika z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, jest postulat interoperacyjności. Interoperacyjności rozumianej jako współpraca organów wiodących, ale i innych zainteresowanych realizacją i korzystaniem z infrastruktury informacji przestrzennej, ale też i coś więcej. Współpraca, ale też i gotowość do współpracy. Otwarcie na dzielenie się informacjami, które organy wiodące i użytkownicy i inne organy posiadają. Myślę, że zgrupowanie organów wiodących, utworzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest tym sposobem, który daje możliwość koordynowania prac zainteresowanych, przede wszystkim organów wiodących, ale też i innych użytkowników danych przestrzennych. Oprócz dyrektywy, oprócz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, realizacja projektu Geoportal 2 wpisuje się w realizację postulatów, celów formułowanych w programach operacyjnych funkcjonujących w obecnej perspektywie finansowej, jak również i projektów
przewidywanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Uzupełnieniem podstaw prawnych budowania infrastruktury informacji przestrzennej, w budowanie której wpisuje się projekt Geoportal 2, są zmiany w ustawach szczegółowych, ustawach dotyczących działalności innych jednostek. W sposób szczególny zmiany te w 2010 roku dotknęły służbę geodezyjną i kartograficzną, gdzie zmiany prawa geodezyjnego i kartograficznego powodują, dają możliwość reorganizacji zasobu i tworzenia warunków wykorzystania danych w sposób nowoczesny i bardzo szeroki. Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania danymi przestrzennymi. Realizacja projektu Geoportal, Geoportal 2, a także innych projektów wpisuje się w realizację strategii rządu, a także strategii sektorowych, które kładą duży nacisk na możliwość wykorzystania informacji przestrzennej. Znajduje to obraz w programach przygotowywanych do przyszłej perspektywy, o czym wspomniałem, choćby zintegrowanej informatyzacji państwa jako jeden z priorytetów wykorzystania danych, wskazuje wykorzystanie danych przestrzennych. Wszystkie nasze projekty, w szczególności Geoportal, wpisują się w realizację zadań związanych z tworzeniem zasobów informacyjnych, usług publicznych, rozwiązań infrastruktury informatycznej, a także utrzymania efektów. Dotyczą obszarów, które są domeną różnych resortów. Wzrost zainteresowania informacją sprawia, że znajduje to odzwierciedlenie w projektach strategicznych, a z kolei rozwój możliwości udostępniania danych jest tego dodatkowym też i argumentem, i przyczyną. Realizacja projektu Geoportal 2 oparta była na przepisach. Odbywała się z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających, jak wspomniana już wcześniej, dyrektywa INSPIRE, implementowana przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej, czy też bezpośrednio już nas obowiązujące rozporządzenia. Dzięki tym podstawom prawnym można było przygotować projekt zbudowany na solidnych podstawach, dający również perspektywę trwałości w przyszłości. Wszystkie działania, które podejmujemy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w szczególności działania związane z projektem Geoportal 2, oparte są na realizacji zadań z takich czterech obszarów: organizacja, narzędzia, dane i infrastruktura. Jeśli chodzi o organizację, mam tutaj na myśli właśnie zbudowanie podstaw prawnych, podstaw organizacyjnych. Mogą to być akty prawa powszechnie obowiązujące, czy też zawierane porozumienia pomiędzy Głównym Urzędem a zainteresowanymi podmiotami, zainteresowanymi jednostkami. Jeśli chodzi o narzędzia, mam tutaj na myśli zarówno systemy informatyczne dotyczące gromadzenia danych i metadanych, jak też i narzędzia udostępniania danych. Wreszcie dane przestrzenne i metadane danych i usług przestrzennych, czy infrastruktura informatyczna, ta, która umożliwia funkcjonowanie aplikacji i realizację zadań. W tych obszarach również i Geoportal jako projekt miał swoje realizacje i można
wspomnieć o tym, że w zakresie organizacji powstały między innymi takie dokumenty jak wytyczne dotyczące tworzenia metadanych czy strategie harmonizacji, które to dokumenty mogą być wykorzystywane, są oferowane i są przez niektórych innych zainteresowanych tworzeniem infrastruktury informacji przestrzennej wykorzystywane. To ponowne wykorzystanie danych jest również jedną z cech danych i opracowań, które powstają w ramach realizacji projektu, jest również jedną z cech tego projektu. W zakresie narzędzi wspomniałem już o zbudowaniu systemu Geoportal, ale także warto tu nadmienić, a będzie to rozwinięte jeszcze w czasie dzisiejszej konferencji, o uniwersalnym module mapowym, czy też module SDI. Wreszcie dane. Dane jako istotny element, którym zainteresowani są użytkownicy. Wiele jest tutaj jeszcze do zrobienia, wiele jest tutaj do osiągnięcia i jako organ wiodący, główny geodeta kraju, odpowiadający za 15 zakresów tematycznych, kładziemy tutaj duży nacisk. Będzie o tym mowa również i w dalszej części naszej konferencji. I wreszcie infrastruktura, która dotyczy funkcjonowania wcześniej wspomnianych rozwiązań. Komu służą dane i komu służą te działania, które podejmujemy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii? Wszystkie działania są podejmowane z uwzględnieniem i po przeprowadzeniu gruntownych, szczegółowych inwentaryzacji potrzeb użytkowników, analizie potrzeb użytkowników i dostosowaniu produktów do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych. Chcemy jak najlepiej, jak najbliżej znaleźć się, jeśli chodzi o odbiorców informacji, jak najbliżej z naszymi ofertami, z naszym produktem być blisko potrzeb sygnalizowanych przez użytkowników, obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną i wreszcie bardzo ważny partner, nasza służba geodezyjna i kartograficzna, która wykonuje duże prace i działania związane z poprawą jakości danych przestrzennych, ułatwieniem dostępu do danych przestrzennych czy rozwijająca infrastrukturę. Myślę, że działania, które podejmujemy razem z naszymi partnerami, którzy współpracują w zakresie wykorzystania takich modułów aplikacyjnych, takich obszarów już podjętych i opracowanych, jak choćby właśnie system Geoportal czy systemy zarządzania bazą danych obiektów topograficznych, systemem zarządzania numerycznym modelem terenu, zintegrowany system informacji o nieruchomościach, sprawią, że moduły aplikacyjne będą ze sobą współdziałały, będą mogły optymalnie wykorzystać zgromadzoną infrastrukturę. Nasi partnerzy z organów wiodących, a także wymienieni tutaj partnerzy, z którymi albo podpisaliśmy porozumienia co do szczegółowych zasad wykorzystania danych i udostępnienia danych, albo też korzystają z naszych danych, są tymi, którzy już obecnie korzystają z danych. Obecnie oferujemy szeroką ofertę danych, które zostaną za chwilę omówione, zostaną przedstawione. Myślę, że realizacja projektu Geoportal 2 daje szansę z jednej strony zrealizowania celów stojących przed służbą geodezyjną, administracją publiczną, ale także wpisują się w realizację celów europejskich, celów, które są realizowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom będziemy mogli osiągnąć zaspokojenie potrzeb
sygnalizowanych przez odbiorców naszych informacji, a także zrealizować oczekiwania stawiane w stosunku do państwa przez wspólnotę europejską.